Pisarze kochają tworzyć sieroty. Dlaczego? Bo jest to dla nich bardzo wygodne. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek, w którym spróbuję zdiagnozować przyczynę obecności tak wielu sierot w historiach fabularnych. Spotkałem się z teorią, że wynika to z tego, że twórcy próbują sprawić, aby odbiorcy mogli utożsamić się z postaciami. Jeżeli ktoś stracił rodziców, to prawdopodobnie będzie czuł więź emocjonalną z osieroconym bohaterem. Z tego powodu Disney posiada tak wiele postaci osieroconych w różnym stopniu. Straciłeś matkę? Prezentujemy Jasmine. A, A może posiadasz macochę? Spójrz na kopciuszka, to może brakuje ci ojca. Tiana cierpi na to samo. Tym sposobem korporacja tworzy rodzaje postaci, które są bardzo łatwe do sprzedania, o ile wpasowujesz się w jej sytuację. W mniejszym stopniu możesz się też do nich odnieść, jeżeli masz jakieś problemy z rodzicami. Jestem sceptycznie nastawiony do tej teorii. Jasne, jeżeli postać jest sierotą, to odbiorca na sam start będzie jej bardziej współczuł. To wszystko ma jakiś sens, ale wydaje mi się, że ten cel zostaje osiągnięty przy okazji. Przejdźmy więc do głównych przyczyn. Zacznijmy od krainy lodu oraz postaci Elzy i Anny. Na samym początku bawią się ze sobą z użyciem magicznych mocy starszej siostry. Dochodzi do wypadku, rodzice znajdują pomoc, ale postanawiają izolować pałac. Od tamtej pory Elza odcina się od Anny i ukrywa swoje moce. Problem ten zwiększa śmierć rodziców podczas podróży. Tu zaczyna się nasz bardzo wygodny punkt wyjściowy. Skoro królewska para nie żyje, to władzę musi przejąć następczyni tronu. Gdyby żyła, to Elza nie wywołałaby katastrofy, więc dałoby się uczynić wątek główny. Z kolei Hans musiałby się obejść smakiem, bo rodzice prawdopodobnie znaleźliby lepszego kandydata na męża dla Anny. Nawet nie doszłoby do poznania Christopha i Olafa, a Elza nie mogłaby zaśpiewać Mam tę moc. Tego typu katalizator wydarzeń znajdziecie w bardzo wielu historiach, w których umierają władcy. Pojawiają się wtedy wątki przejmowania władzy. Być może ktoś zechce podważyć prawo do tronu prawowitego następcy, jak miało to miejsce w grze o tron. W anime Akatsuki no i ona dochodzi nawet do spisku. Król zostaje zamordowany, a jego jedyna córka musi uciekać i odzyskać władzę nad królestwem od spiskowców. Jeżeli nie zabija się rodziców naszych książąt oraz księżniczek, to autor musi zacząć myśleć nad innym rodzajem fabuły dla swoich postaci. Trzeba się wtedy bawić w pokonanie jakiegoś wielkiego zagrożenia i zjednoczenie podzielonych frakcji, lub pójść w kierunku romansu. Rzadziej spotykaną alternatywą są historie, w których rodzice umierają, ale w sumie to jednak żyją. Okazuje się, że ktoś upozorował śmierć ojca lub matki, a bohater wyrusza na ich poszukiwania. Sieroty są też bardzo łatwe do zbudowania jako postacie. Śmierć rodziców bardzo mocno wpływa na bohaterów, a to z automatu sprawia, że mają choć odrobinę charakteru lub znajdują się w specyficznym środowisku. Sieroty często muszą dorastać w trudnych warunkach i na własnej skórze przekonać się, jak działa świat. Istnieje spora szansa, że przy przy okazji spotkają swojego mentora. To też jest bardzo wygodne dla pisarzy. Mistrz może chcieć przygarnąć sierotę, bo się nad nią lituje lub ma dług wdzięczności wobec rodziców protagonisty, więc chciałby go spłacić. Tych powodów są oczywiście dziesiątki i bardzo ułatwiają zejście się mentora oraz ucznia. Jest to w końcu bardzo lubiany motyw, który również ułatwia budowanie fabuły i pozwala wrzucić sporo ekspozycji fabularnej. Ze schematu typowej sieroty wyrywa się nieco Bruce Wayne. Rzadko kiedy są one jedynym dzieckiem miliarderów i mają bardzo mocnego kamerdynera, ale właśnie utrata rodziców jest istotną kwestią w charakterze Batmana. Bruce, mimo upływu lat, bardzo odczuwa traumę. Na własne oczy widział, jak jego rodzice zostali zamordowani podczas napadu. Dręczą go też wrzuty sumienia, bo gdyby nie przestraszył się przedstawienia i nie chciał wyjść z teatru, to nigdy by do tego nie doszło. Mając do dyspozycji gigantyczne. Środki finansowe tworzył postać Batmana, mrocznego mściciela Gotham. Jego czarno-białe postrzeganie świata i sposób walki z przestępczością wynikają z dziecinnego rozumienia sprawiedliwości. Życie pod maską Batmana jest formą ucieczki od bólu związanego ze stratą rodziców i nieprzepracowania problemów emocjonalnych z młodości. Na no skoro już o mrocznym mowa, to warto zauważyć, że u sierot łatwo buduje się historię zemsty. Osierocony protagonista mści się na antagoniście, bo ten zabił mu rodziców lub mentora, który go przygarnął. Jest to jeden z najczęściej spotkanych. Konfliktów człowiek kontra człowiek z motywem zemsty. Tak jak we wcześniej wspomnianym anima Akatsuki no Yona, on dobry powód dla bohatera, aby wyruszył w podróż. Przez ten proces przechodzi przecież Harry Potter. Hogwart oraz świat czarodziejów poznajemy z jego perspektywy. To wprowadzenie działa szczególnie dobrze, bo obserwujemy je z perspektywy człowieka wychowanego w mugolskim świecie, który dopiero poznaje magiczne realie. Tego procesu nie dałoby się przeprowadzić w ten sposób, gdyby rodzice Harry'ego żyli. Sama fabuła też byłaby gorsza. Voldemort zabił Potterów i naznaczył Harego, przez co ich konflikt nabiera personalnego charakteru. Utrata bliskich ma tutaj kluczowe znaczenie. Gdyby Ron był głównym bohaterem, to owszem, Mroczny Pan byłby jego przeciwnikiem, ale brakowałoby tego personalnego wymiaru. U wygląda to znacznie lepiej, bo Voldemort najpierw go osierocił, a później jego słudzy zabili mu przyjaciela oraz ojca chrzestnego, który robił mu za zastępczego rodzica. A właśnie, zapomniałem o jeszcze jednym. Sieroty często trafiają pod opiekę i ciotek. Jeśli są to zdrowe relacje rodem z wielkiej szóstki lub Spidermana, to nie ma z tym większego problemu. No Ale jeżeli bohater ma wątpliwej jakości opieku na zastępczego pokroju, ma cochy z kopciuszka, to pojawia się kolejna warstwa konfliktu. Harry przecież nie ma widzi i cierpi z tego względu, że mieszka w skowku pod schodami. Mimo tych wszystkich okropności, pisarze czasem wykazują się odrobiną empatii, litują się nad bohaterami i stwierdzają, że ich rodzice jednak żyją. Tak naprawdę nie robią tego z dobroci serca, tylko zmieniają decyzję w celu wprowadzenia szukającego plot twistu. W optymistycznej wersji dziecko oraz rodzice zjednoczą się po latach rozłąki, ale to w sumie jest nudne i prawie nikt z tego nie korzysta. O wiele ciekawiej jest, kiedy na jaw wychodzi, że rodzic dokonał czegoś okropnego i dlatego porzucił swoje pociechy lub sam jest antagonistą własnego dziecka. Tym samym opowieść staje się ciekawsza, a nowo odkryta prawda może zmienić kierunek historii. Najbardziej znaną sytuacją z tego typu motywem jest oczywiście... Ja jestem twój otec. Nie. Nie. Gdyby ktoś nie kojarzył lub nie znał czeskiego, to już spieszę z wyjaśnieniem. Darth Vader, czyli antagonista oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen, ujawnia Luke'owi, że jest jego ojcem. Ciekawie wpływa to na historię. Młody Skywalker, przez całą swoją podróż, postrzega Vadera jako najgorsze zło: ucieleśnienie ciemnej strony mocy, zabójcę swojego mentora oraz zagrożenie dla całej galaktyki. Ta prawda ma tym większe znaczenie, że obi przekazuje Luke'owi wyidealizowaną wersję historii jego ojca. Wychodzi więc na jaw, że Kenobi okłamał własnego ucznia. Zmienia to podejście Luka do swojego największego wroga. Po powrocie Jedi będzie próbował zawrócić ojca z ciemnej strony mocy. Mimo, że Anakin był odpowiedzialny za wiele zła, Luke upiera się, że wciąż jest w nim dobro, które można ocalić. Jeżeli Vader byłby od początku sługą ciemności bez przeszłości jako rycerz Jedi, to Luke nie miałby oporów, aby go pokonać. Na koniec podsumujmy sobie powody, przez które pisarze tak chętnie pozbawiają postacie rodziców. 1. Bycie sierotą jest bardzo wygodnym punktem startowym dla historii. Bohater może przez to mierzyć się z nietypowymi problemami lub ruszyć ścieżką zemsty. 2. Sieroty posiadają nietypowe charaktery i metody działania, które ukształtowały się u nich z powodu braku rodziców. Tym samym łatwo robi się z nich antybohaterów. 3. Pisarze mogą dodać plot twist, w którym okazuje się, że rodzic protagonisty jednak żyje, a to drastycznie wpływa na ciąg dalszej historii. 4. Sieroty już na sam start wzbudzają sympatię widzów ze względu na swoją przykrą sytuację. Na dzisiaj to by było na tyle w temacie odcinka. Gdyby ktoś chciał wesprzeć moją twórczość, to zachęcam do wpłat przez supi. Link zostawiam w opisie. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia. P.S. Ostatnio wrzuciłem dwa screenshoty z Frozen. Jeden podział z Disney Plus, a drugi z YouTube'a. Generalnie problem był taki, że obraz na Disney Plus był po prostu bardzo wyząbkowany. Nie wiem, czy było to widać w materiale. Część osób nie widziała żadnej różnicy na dołączonych screenshotach. Wynika to z tego, że najwyraźniej telefony wyostrzają jakość tych zdjęć lub nie da się ich odpowiednio przybliżyć. Zostawiam tutaj skrzynszotek już z bezpośrednim porównaniem i trochę go przybliżę. Te ząbki to nie jest wina konwersji ani przybliżenia to naprawdę wyglądało aż tak źle na Disney Plus. Ja rozumiem, że serwery bywają obciążone ale ja to wideo zgrywałem po północy w Europie w nocy z poniedziałku na wtorek. Teraz to już na serio wszystko. Życzę smacznej kawusi.